Jawność w Polsce jest ważna, bo bardzo dużo rzeczy chowa się w tak zwanym zaciszu gabinetów. I często w najprostszych sprawach mamy problemy z dowiedzeniem się, czy jest dobrze, czy jest źle. Czy to w szkole, czy to w gminie, czy w miejscu pracy, gdziekolwiek. Ja myślę, że jawność i przejrzystość działania polityków, procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej jest dlatego ważna, że decyzje, które tam zapadają i w Radzie, czyli wśród państw członkowskich i w Komisji Europejskiej, która ma prawo inicjatywy wszelkich działań i w Parlamencie Europejskim, który jest ustawodawcą, te decyzje dotyczą naszego życia bezpośrednio, naszego życia jako obywateli Unii Europejskiej, w związku z czym chcemy wiedzieć, co nas czeka, chcemy wiedzieć, w jaki sposób te decyzje są podejmowane. Chcemy wiedzieć, kto wpływa na te decyzje i dodatkowo mamy prawo europejskie, traktat europejski, który daje nam, obywatelom Unii Europejskiej, prawo do wypowiadania się we wszystkich sprawach, które związane są z politykami europejskimi, które związane są z decyzjami podejmowanymi przez instytucje europejskie. Dlatego i cały proces konsultacji i uregulowanie tych wszystkich działań lobbystów, które wywierają wpływ na ten proces podejmowania decyzji publicznych, jest myślę dla nas jako zwykłych obywateli bardzo ważny. Z punktu widzenia mojego, czyli z punktu widzenia zwykłego obywatela, jawność jest ważna z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, dzięki jawności w życiu publicznym mamy przejrzystość procedur, a zatem wiemy jak funkcjonuje władza, jak funkcjonuje całe państwo i w jakiś minimalny sposób możemy to kontrolować. A po drugie, dzięki jawności wiemy też, kto tę władzę sprawuje i w takim optymistycznym założeniu wiemy też, jakie interesy reprezentuje.